Cześć. Była mała przerwa. Miało być recenzje, miały być już poradniki. Jeszcze jak? Nie ma nic. Okrutnie. Nie ma nic. Nic się nie działo. Tak naprawdę w moim życiu też nic nie działo. To już tak od razu na starcie powiem, że ostatnio właśnie miałem operację kolana, już trzecią. Przez co też było mi dużo ciężej cokolwiek nagrać. I jak zauważyliście na Instagramie, moje rolki bazują na materiałach, które już dawno, dawno temu powstały. I no tak naprawdę nie byłem w stanie nic nagrać, po prostu nic. I no... bardzo mnie to zjada ostatnio. Przyszedłem tutaj, żeby w końcu coś nagrać. No bo cały czas mi to siedzi w głowie i cały czas nie mogę się tego wyzbyć. Tylko pytanie co? I pomysłów miałem masę, naprawdę masę. Mam nawet scenariusz jednego filmu takiego bardzo... mogę wam pokazać. Tu mam cały rozpisany, tak naprawdę cały film rozpisany mam. Tylko że wymaga ode mnie dużo chodzenia, więc na razie nie nagram. I ten film jest o powrocie i odejściu, między innymi. I chciałem właśnie wrócić do miejsc, które nagrywałem podczas filmów Pustynia, Zachód, Niezauważalne, Odbicie gorzej, bo to Bieszczady, więc póki co w Bieszczady nie pojadę. No ale tak czy siak na ten moment naprawdę nie mogę za bardzo pojechać nigdzie, więc no zbierałem się, żeby coś nagrać u siebie w pokoju. Witam was tak swoją drogą w moim pokoju. Przez rok mnie tu prawie nie było tak na stałe. Fajnie jest popatrzeć znowu na okolice tutaj po mojej prawej. Też trochę pozmieniałem u siebie z tyłu. Ale naprawdę nawet nie wyobraźcie sobie, ile razy ja ustawiałem kadr w ogóle w pokoju, żeby w ogóle wpaść na cokolwiek tutaj. To bardzo długo się zbierałem, bardzo przepraszam. Ale przeprowadziłem was tutaj z pewnego powodu. Chciałem z wami porozmawiać o czymś i to wiąże się z tym czymś, co mam w ręce. To jest Kodak Star 300MD. Aparat analogowy, tak zwana małpka, inaczej można powiedzieć. Jest to aparat w pełni automatyczny, na kliszę i nie wiem czy ktoś, znaczy myślę, że pamiętacie takie aparaty, może nie wszyscy, tutaj się wsadzało film i tak naprawdę to tyle. I to była potem, no nie było wiadomo co z tego wyjdzie tak naprawdę, no bo wszystko było automatyczne. I ten aparat mam od babci, dziadka, znalazłem u nich i no nie chcieli, no bo... nie widzę w tym sensu, więc sobie przygarnąłem. W sumie to dwa takie, ale to już tam. I jakoś tak mi naszło ostatnio właśnie, bo rozmawiałem z mamą o tym aparacie. No i tak mówię, że kurczę, że widziałem tyle fajnych zdjęć na Instagramie z hashtagiem właśnie tego aparatu i też tego drugiego. I że jakie one są super, jakie one są klimatyczne, cudowne. I jakie film robi piękne, na filmie jakie powstają piękne zdjęcia. I mama mówi, że bez sensu. Że w ogóle przecież to twój aparat robi dużo lepsze zdjęcia i w ogóle tylko szkoda kasy i tak dalej, i tak dalej. No ja tak sobie zacząłem o tym myśleć powoli. No i okej, mój aparat ma faktycznie lepszą, dużą rozdzielczość, ma matrycę przede wszystkim, a nie film. No i tak kurczę, popatrzyłem na te zdjęcia z filmu jeszcze raz. I też zauważyłem w sumie, że bardzo lubię podrabiać tą kolorystykę z filmów różnych. To też pewnie na Instagramie zauważyliście. I no te zdjęcia nie są idealne. One nigdy nie będą idealne, no bo to są zdjęcia z w pełni automatycznego aparatu, który nawet nie wiem, czy... czy on w ogóle ostrzy tak jakoś dobrze. Nie wydaje mi się. No, więc on jest w pełni automatyczny i tak naprawdę to on decyduje. Wy tylko wybieracie kadr, a on robi całą resztę. I no i oczywiście na wywołanie czeka się bardzo długo, to wiadomo. Teraz też te ceny podskoczyły bardzo. Właśnie chciałem ostatnio film zamówić Kodak Gold 200 i nie mogłem nigdzie znaleźć.
Także jest jak jest. A po to wam mówię o tym wszystkim, że kurczę, no zacząłem się już dawno temu zachwycać filmem i zdjęciami robionymi aparatami analogowymi. To kolorystyką i w ogóle sam klimat jest po prostu niepowtarzalny. I okej, no da się podrobić trochę tą, w sensie no odtworzyć to w postaci emulacji na aparacie zwykłym. Ale to i tak nie jest to, no bo oryginał jest z tych aparatów. I w nich właśnie klimatyczne jest to, że nie są idealne, że one same w sobie są piękne. No oczywiście, że no wiadomo, że jak się tam zrobi byle jak, no to tak, no one nie wychodzą, prawda? Ale generalnie jak się zrobi jakiegokolwiek widoczku, zdjęcie, czy ludzi, czy cokolwiek, to one mają ten swój niepowtarzany klimat. I okej, są czasami nieostre, są niedoświetlone i tak dalej, ale one są naprawdę ładne. I generalnie znam wiele ludzi, które naprawdę te zdjęcia się podobają. No, moja mama już mówi, że to już się skończyło, że to już po to weszły te cyfrówki i tak dalej, no wiadomo. Ale ten aparat mnie nauczył jednej rzeczy. Co prawda nie robiłem żadnych zdjęć, bardzo bym chciał, mam nadzieję, że zacznę. Ale nauczył mnie tego, że to, co robię tutaj, dla mnie może wydawać się nieidealne, nieperfekcyjne właśnie. I takie, że to nie jest to, co bym chciał do końca, że wiem, że mogę lepiej, a potem jak słyszę opinie ludzi, którzy tam oglądają moje filmy i tak dalej, no to właśnie mówisz, że kurczę, jaki super, jaki fajny i w ogóle jak to dobrze zrobiłeś to, tamto, 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 jakie to jest niesamowite. A ja tak mówię, nie, to zrobiłem błąd tu zrobiłem źle, to w ogóle coś tam. Ale Marek, tego w ogóle nie widać, ja tego w ogóle nie zauważyłem, albo zauważyłam. I dla was, twórców, po prostu dla osób, które zajmują się artystycznie różnymi rzeczami, ale też ogólnie w życiu, to co robicie dla was może się wydawać naprawdę beznadziejne i w ogóle złe i tak dalej, bo widzicie swoje błędy najlepiej, bo to co robicie, no to po prostu jest nieidealne w waszych oczach. Ale dla ludzi, którzy nie do końca są zaznajomieni z tematem, to naprawdę będą widzieć w tym coś niesamowitego, coś wow, bo to wyszło od was, z waszych rąk. I jak tak sobie o tym myślałem ostatnio, ja wiem, że to są czyste oczywistości, ale tak kurczę, nie do końca to do mnie docierało. I właśnie zauważyłem, że tutaj na YouTubie te filmy jednak tak rzadziej powstają, bo zjada mnie ta perfekcja. Bo chciałbym, żeby film był idealny, żeby był nie wiadomo jak piękny, żeby, nie wiem, jak właśnie byłem w szkole filmowej w Łodzi na egzaminie, no to właśnie tam też padło takie zdanie, że w filmie odbicie, tutaj pan, ta muzyka jest taka nie za bardzo majestatyczna w tym kluczowym momencie i dlaczego pan nic z tym nie zrobił? I tak od tamtej pory właśnie zawsze też staram się zwracać na to uwagę, żeby wszystko było idealnie, dobrze dograne i tak dalej. Ale nie zawsze tak będzie, nigdy tak nie będzie, bo idealnie nigdy nie będziemy, dopiero w niebie, jeśli się tam dostaniemy. I kurczę, jak mnie to boli, że ja tak bardzo długo zawsze się zbieram do czegokolwiek, żeby coś nagrać, bo po czasie widzę, że to naprawdę fajnie mi wychodzi i też ludzie naprawdę lubią to. I też moi przyjaciele bardzo mnie motywują, nawet mój brat ostatnio z kanału Historia na Blachę, który naprawdę już, Franek naprawdę mnie wyprzedził, z czego też się bardzo cieszę, że tak się rozwija, ale on robi to bardzo systematycznie. I Franek mówi, no kiedy coś wrzucisz, kiedy coś nagrasz, kiedy coś wrzucisz? Ja mówię, no nie wiem, jak nagram, no to wrzucę. No i tak mija czas powoli. Aż w końcu mnie wzięło i mówię, no wypadałoby coś nagrać. Chciałem zacząć od tego filmu, bo bardzo długo to we mnie siedziało i nie potrafiłem tego przemóc. I plus jeszcze z tą nogą miałem taki ambitny plan, że będę siedział przed wami za biurkiem i będę po prostu leciał poradniki, tak jak na przykład Patryk Heliosz tak chyba robi filmy właśnie przy biurku i po prostu opowiada. No to chciałem zrobić coś takiego właśnie, żeby do was mówić po prostu i wam doradzać. No ale to nie wyszło, nie napisałem ani jednego scenariusza, nawet nie przestawiłem biurka, cały czas stoi na swoim miejscu. I co chcę wam powiedzieć, wiem, że jesteś ambitny, ambitna. No i wiem, jak bardzo to zjada człowieka. I wiem, jak bardzo też internet daje taką wielką presję właśnie, że kurczę, wrzucam coś w internet, to musi być idealne, to musi być takie, żeby ludzie to docenili i tak dalej. Ale to mi ma sprawiać radość,
i to ma być dla mnie. I jeśli to nie jest dla mnie, no to tego nie robię. A ja naprawdę bardzo lubię się z wami dzielić moją twórczością, bo też chcę mieć jakiś przekaz w tym i też troszkę, powiedzmy, po swojemu dawać takie światło ludziom i nadzieję też dzielenia się właśnie wiarą i tym, że Pan Bóg naprawdę może dużo i w moim życiu i w twoim. I też właśnie przez ten długi czas, jak byłem znowu zatrzymany przez to kolano, to też właśnie bardzo sobie uświadomiłem jego bliskość. I chcę wam po prostu powiedzieć, że nigdy nie będziecie idealni. Nigdy. Nigdy wasza praca nie będzie perfekcyjna, ale to nie znaczy, że nie macie nic robić i się poddać, bo to i tak wam wychodzi. I jeśli nie będziecie nic robić, to się nie rozwiniecie. I ja też właśnie sam chciałbym zacząć więcej mówić do was, ale po prostu nie bójcie się tworzyć. Nieważne co. Nieważne co powiedzą, nieważne co myślą, bo to ma być czysta frajda. I ja po to robię ten film, żeby po prostu w końcu coś zrobić, żeby się pchnąć i żeby po prostu coś powiedzieć, pokazać, że jestem, że żyję, że nic mi nie jest, że się nie wycofuję i się nie poddaję. I ten film jest dla czystej frajdy, po prostu. Zwyczajnie w świecie chciałem to wszystko rozstawić. Moje przesłanie w tym filmie jest takie. Żebyśmy byli jak ten aparat. Nie automatyczni, tylko żebyśmy robili to, co kochamy najbardziej. Tak jak umiem najlepiej. Ale nie idealnie, bo nigdy nie będziemy idealni. Możemy to dopiścić najlepiej, jak umiemy. Ale naprawdę waszych błędów, które popełnicie podczas nagrywania, czy grania na jakimś instrumencie, czy czegokolwiek, to naprawdę tego nie widać. I to widzicie tylko wy i to was może zjeść. Więc nie dajcie się temu, bo i tak robicie to najlepiej, jak umiecie. I z każdym kolejnym filmem, utworem, czy czymkolwiek, możecie się rozwinąć. Więc nie ma co się poddawać. I po prostu róbmy swoje.